Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Wczoraj nie było, bo niestety wczoraj mi się tak głupio ułożyła praca i ważny wyjazd, że niestety musiałem zrezygnować, bo wolny byłem tak naprawdę o 23, więc już stwierdziłem, że dzisiaj, moi drodzy, nagramy sobie wczorajsze questy i dzisiejsze questy, czyli środę i czwartek. Moi drodzy, ja już robiłem te dzisiejsze questy na innych postaciach, wczorajsze questy na innych postaciach, więc wiem co i jak. Więc sobie zadziałamy. Tutaj mamy najpierw ten mniej przyjemny quest, czyli łażenie w tej weftę za lampionami z dyniami, więc myślę, że osoby, które wcześniej przez przypadek zamiast z NPC-tem poprzez R rozmawiały z dyniami, to już wiedzą po co to jest, bo ja zastanawiałem się, czy tam się coś może znajdzie po prostu, czy coś konkretnego na przykład, że nie wiem, że waluta czy coś. Nie, ale trudno. Wiem już po co to jest. Moi drodzy, mam dla was wstawkę na koniec odcinka. Miały być dwie, ale zostawię wam jedną, a to tę rzecz, która jest do zrobienia, będzie do zrobienia. W sensie wstawię ją, zrobię ją z wami dzisiaj na tym odcinku, bo to jest taka daily rzecz, więc jeśli kogoś to ominęło, no to warto nadrobić, bo zakładam, że będzie nagroda. Z tego co zrozumiałem ja z opisów administracji, to jest to prawdopodobnie chowaniec. Jeśli dobrze pamiętam, chowaniec albo strój, ale chyba chowaniec to będzie. Jak będzie fajny, no to stwierdzimy, że się opłacało, tak? Jak nie, to się go wywali, więc myślę, że lepiej zrobić niż nie zrobić. Bo zawsze to coś do przodu, tak? Bo jak się okaże, że fajny chowaniec, to szczerze, to ja nie mam nic przeciwko. No, tutaj proszę. Dobra, wracamy na pięterko. Chyba jeszcze dwa pomieszczenia nam zostały. Tak, duża hala. I potem powrotnie tutaj. Więc ten questik jest prosty, szybki, łatwy, fajny. I tyle filozofii, tak? Łazimy od dyni do dyni, nie musi nas szczególnie interesować. Zawsze pierwsza opcja dialogowa będzie do kliknięcia. Poszukujemy kryształków dyniowych. O właśnie. Nie we wszystkich to znajdziemy i jest konkretna kolejność dyń. Ale narzucona przez questa, więc jakby to nie jest tak, że może być różnie, zawsze będzie w tej samej kolejności. I to nie jest jakaś wielka filozofia, jak widać. Po prostu strzałka nas prowadzi do następnej dyni, więc no. Więc fajnie, wygodnie. No i co? No i dla mnie najważniejsze nagrody tutaj to są questy. Plus ewentualnie możliwość ponownej walki z Elitą 3. Z tego co widziałem dzisiaj też będzie taka możliwość, bo już jakiś komentarz był z pierwszym opisem dzisiejszego questa. Nie przyglądałem się szczególnie, ale widziałem, że w nagrodzie będzie to coś tam, ten przedmiot, który pozwala wam na ponowną walkę z E3. No ja jak na razie dupy mi nie urwało, że tak to ujmę, czyli nic ciekawego nie wyleciało, jakieś tam heroiki, może coś się wykorzysta, jeszcze nie przyglądałem się jakoś szczególnie, tutaj mamy na przykład to. Tutaj kwestia taka, że musiałbym sobie umki na gierkę przerobić. Bo może to być korzystna rzeczywiście opcja, ale nie robiłem się pod głęboką ranę, więc musiałbym to wziąć pod uwagę. Dobra, i tutaj mamy oczywiście pierwsze. Wykrywacz, szczerze, nie jara mnie ten wykrywacz herosów, bo to zawsze wykrywa wam, wiecie, kilka godzin do przodu. I tylko się traci w sumie... kilka godzin do przodu i jakby no jeśli nie siedzisz cały dzień albo przynajmniej te 3 godziny, to jakby nie widzę sensu w tym wielkiego. W tym questie w jednym momencie warto się przyjrzeć temu co robimy, ponieważ tutaj będzie sprawa morderstwa. I kwestia jest taka, że jeśli będziemy kłamać, to nie dostaniemy pozwolenia na przeszukanie miejsca zbrodni. Nie zmieni nam to wyniku questu, ale po prostu trzeba będzie tam, powiedzmy, dodatkową jedną rzecz zrobić, tak? A w tym momencie sprawa jest na tyle prosta, że po prostu bez problemów. I to jest tutaj właśnie. Będziemy teraz odpowiadać na pytanka. Musimy zgodnie z prawdą z wczorajszych questów, czyli tak. Tu wiemy, że chodzi o nasze spotkanie z Evelyn. Rozmawialiśmy kilka godzin.
chciała nas namalować. Tutaj dałem, że oczywiście, że był z nami jej mąż, ale nie wiem, czy to była dobra odpowiedź. Chyba nie. Chyba tam było, że nie było. I pewnie byśmy potem podali, że wkroczył w pewnym momencie, ale dobra. Tutaj, że za nie mogłem. Mhm. Zgadza się, wszystko, już skończyliśmy przesłuchanie. Dostaliśmy pozwolenie w tym momencie na przeszukanie miejsca zbrodni. Więc musimy się do niego wybrać. Menel na przykład twierdziła, że tutaj idzie się pogubić, ale powiem wam, że tak jak się obejdzie to kilka razy, to tutaj bierzemy oczywiście pierwszą opcję. Ale jak kilka razy przejdziecie przez ten okręt, to już niekoniecznie się człowiek gubi, więc myślę, że też całkiem spoko. Mhm. Badam rany, badam ubrania. Dziękuję bardzo, niedokończony portret. Mhm. A, i to jest nasza pamiątka z tego questa. No i z punktami doświadczenia. Więc to jest nasza pamiątka, nagroda z tego questa w jakimś tam stopniu. Teraz musimy znaleźć sobie kolejną osobę, tylko gdzie ona jest, to ja już nie wiem. Pierwszy kapitan bodajże, czyli to pewnie będzie w... u dowództwa bym zakładał. O, i tutaj mamy, widzicie, pani kapitan i pierwszy oficer. Zróbmy sobie najpierw pierwszego oficera. Mhm. Dobra, wszystkie opcje po kolei. Porozmawiaj z krupierem w kasynie. No to quest pani kapitan jeszcze nie był opisywany na forum, przynajmniej na ten moment, na który ja tutaj nagrywam. Więc dla mnie będzie nówka. Tutaj no, niby nie wczytywałem się w to, ale wiem jaka nagroda. Chociaż do końca wiem... Nie wiem do końca. Chyba nie wszystko wiem z nagrody, ale na pewno będzie ten itemek, który pozwala na ponowną walkę. Już ją sobie wtedy poza odcinkiem zrealizuję, gdyż kleję te walki pozaodcinkowo. Mhm. To wyzwanko już dzisiaj robiłem z kucharzem, też jest z daily. Nie wiem, czy będzie czy będzie jakby... Okej, dałem mu kasę. Nie wiem, czy będzie z tego jakaś większa nagroda na koniec, ale stwierdziłem, że będę to robił daily. Tak, for fun. Bo jest, zajmuje to 20 sekund, nawet mniej, więc na dobrą sprawę bez większej spiny. I nie widzę w tym problemu. Mhm. Tutaj, dobra. Hrabia Van Valhel. Matko, ja byłem zawsze pewny, że Valhel, a to jest Valhel. Mhm. Bingo, zgłoś swoje podejrzenia do Herrgaunera Śliskiemu. A, co do? A, dobra, myślałem, że źle odmienione, ale to po prostu Śliskiemu. Mam zeznać, powiedzieć swoje podejrzenia co do Herrgaunera. Myślałem, że źle odmienili, przykre by to było. W ogóle Smakłowicz, co nie? Trzeba do niego zagadać potem. Mhm, klucz do kasynowego krętacza. O, nice. Czemu mi wrócił? No właśnie, coś nieładnie. Mhm. Jutro, moi drodzy, ogarniamy też odcinek terminowo. Jutro co prawda mam wystawę mojej fotografii, ale mam ją pod wieczór, więc dam radę jeszcze na luzie zrobić dla was odcineczek, jak o 11 wejdą questy, więc myślę, że tak, o ile nic mi nie wypadnie, ale nie sądzę, żeby miało mi coś wypaść. Praska do sztonów. Wykorzystamy. Jest to też dobra opcja, więc myślę, że możliwe w ogóle, że to z tej praski dostajemy ten szton właśnie, który pozwala nam powtórzyć walkę, więc zakładam, że to będzie dobra opcja. I tę opcję wybrał też gracz, który opisał tego questa. Więc myślę, że to jest dobra opcja. Sztama. Spróbuj szczęścia w kasynie. O nie lubię czegoś, co tak pod kątem... Aha, bo to są sztony. No to tamten coś tam, bo też się szton chyba nazywa, z tego co wiem, ten item, który pozwala. Dziwnie. No ale dobra. Suma pańskich żetonów jest odpowiednikiem 100 tysięcy sztuk złota. Grajmy zatem, pora zacząć.
Dama. Trójka. Siódemka. Okej, dałem pierwszą opcję. Aha, gwarantuje mi blackjacka, czyli ryzykujcie, moi drodzy. Sztony, kasyna, SP, margonem. O! Czy to jest... A, podziel się nimi ze śliskim. Dobra, myślałem, że to już jest nasza nagroda, ale dobra. Czyli podwoiliśmy tamte sztony, wartość tamtych sztonów, więc idziemy do śliskiego tutaj, gdzie sobie dorabialiśmy. Punkty doświadczenia. Nie będziemy kusić losu. Czekaj, wysiądę i karnie i ofiarnie idź zamelduj na mostek, że sprawca zwiał. Materiał dowodowy został zabezpieczony. Aha, czyli tutaj nic więcej nie zgramy. I to jest... A nie, dobra, klucz nastawny, sorry, ja myślałem, że to sztorm miało w nazwie, ale dobra. Cenna nagroda i w ogóle zaraz level up. Więc fajnie, idziemy do pani kapitan, moi drodzy. To będzie chyba ostatni dzisiaj quest, ale przejdziemy sobie jeszcze tam, co wam mówiłem, na takie daily. Opowiadamy. Wybrałem w pośpiechu pierwszą opcję dialogową, więc nie wiem, co tam było, tak szczerze. Ale trzeba chyba po prostu w miarę ostrożnie to przeklikiwać. Ale dobra, dalej już nic się wielkiego nie pojawiło. Wytypowali 6 podejrzanych. Zanim z nimi porozmawiasz, zbierz informacje od załogi. O nie, muszę iść specjalnie do kajuty, żeby strój założyć. Okej, czyli tylko w stroju mogę z nimi gadać. No to oczywiście, tu jest nasz pokój. Po środku w drugiej klasie. Zakładamy sobie, ja sobie biorę znowu zombie. I w tym stroju idę gadać w takim razie. Kocham to po prostu, że wprowadzili jakiś dziwny system tego wchodzenia, wychodzenia i nagle może się trochę przyciąć. Dobra. Trzecia opcja dialogowa, że wiesz, co się dzieje podczas podróży. Dobra, teraz pewnie pójdziemy do Lady Gypsian. Oczywiście wyłączyło nam podgląd. Ułatwijmy sobie, wiecie, nie będę się zastanawiał. Za szybko działamy, żeby... A, dobra, z nim mam pogadać. Już myślałem, że mnie wprowadzi do wyjścia. Okej, dobra. Teraz stary sprzątacz, czyli tak typowo tutaj obsługę musimy łapać. No dobra, niechaj będzie w takim razie. Rodzynki deluxe. Oh yeah, byle nie do sernika. Okej, stary sprzątacz, czy zauważyłeś ostatnio coś dziwnego? Dobra. Aha, chłopiec okrętowy. Czy widziałeś coś nietypowego w dniu śmierci Evelyn? Dobra. Okej. Aha, dobra. Czyli mogę sobie... obczajać wszystko, dobra. Czyli tak, w noc zabójstwa Evelyn widział... Aha, nie, dobra. Rupert... schodził na niższe pokłady, mamrocząc pod nosem. Gypsian... wypadła z sali balowej cała zapłakana. Kuźwa, czyli nie będą nam ułatwiać. Nawet nie pojawiła się na przyjęciu. Van Matt spędził cały wieczór na najniższym pokładzie, to blisko miejsca zbrodni. Okej. Velhel. Podejrzanie walcząc i krążąc przez godzinę po korytarzach. Robił notatki na temat innych pasażerów. Ja bym poszedł w stronę Grewiny. Okej, po prostu muszę z nimi pogadać, dobra. To lecimy tam, gdzie mamy najbliżej na początek. I tutaj mamy Van Madda.
Przeceniała własne możliwości. Mogę nazwać je co najwyżej poprawnymi. Niemniej jednak szkoda, jeszcze lata praktyki mogłaby z niej wspaniała artystka. Dobra, druga opcja. Szkicowałem, można powiedzieć. Byłeś tu całą noc, caluteńką. Składa, że w luku bagażowym jest naprawdę wiele detali do szkicowania. Nie wiedziałem o śmierci Ewelin, aż do momentu, gdy usłyszałem krzyk chłopca okrętowego za drzwiami. Dobra, Van Matt brzmi mi legitnie, tak szczerze. Naprawdę brzmi legitnie według mnie, więc już go odrzucam z automatu. Inni pewnie też będą przekonujący, ale no. Rupert. On się obudzi. Oburzył. Okej, już wiem, czemu się oburzył. O matko, piękne ręce dokonać tak okrutnych czynów. Skąd wiesz, jak wyglądało po śmierci? Okej, był podejrzany, szczerze. Podejrzanie się zachowywał. Dobra, dalej. Aha, to ta, którą ja podejrzewałem. Nie odpowiadają mi przebrania niektórych gości, od co? Nie mam zamiaru na nie patrzeć. Być może, kiedy wszyscy przebrani, ciężko przejrzeć, kto znajduje się pod kapturem lub maską. Okej, ją też odrzucam od razu. Na razie Rupert jest na świeczniku. Ja wiem, że można to zrobić szybciej, po prostu przeklikać, ale powiem wam, że w sumie to jest ciekawe, to dochodzenie. Oho, wystraszył się. Okej, on zbiedniał, chyba bym go odrzucił. Chociaż trochę specyficznie się zachowywał, ale raczej bym go odrzucił. Trzymamy się na razie opcji Rupert. Alvar. Nie dynia, Alvar. No. Okej. Jeśli odpowiesz, przysłużysz się sprawie. Okej, dobra, wybrałem pierwszą opcję z tamtych dwóch. Moje notatki to obserwacje na temat innych pasażerów, notowałem ich zachowania, gesty, szkicowałem mimikę twarzy, mimowolne tiki, wszystko co zauważyłem. Po co? Kasyno, no i to się spodziewałem. Według mnie on jest czysty. Sprawdzał sobie po prostu zachowania ludzi, to w ogóle ja też jestem z typu obserwatora. I po prostu, żeby mieć przewagę w kasynie. No i chyba tak, ostatnia opcja, czyli Lady Gypsian. Nie dynia, kuźwa ludzie. Co za tragedia, o nie. Nachyla się szepcząc cicho, jakby chciała powierzyć wielki sekret. Matko boska, jak ona jest głupia. To jest gości oczywiście, podejrzanych jest wielu. Rozejrzyj się po tej sali, to mógł być każdy z nich. Co robiłaś w nocy, gdy wybiegałaś z sali bankietowej? O! Mgnienie strachu i niepewności. Udała się do pokoju. Dobra, bierę Ruperta.
bierę Ruperta mordeczki, bo tutaj co prawda trochę dziwnie, ale jeśli rzeczywiście ciało było zmasakrowane, a ona jest taką wyniosłą szlachcianką, to według mnie to nie ma opcji, żeby to była ona. Zresztą bronią kobiet jest trucizna. Tak, czyli tutaj możemy, fajna opcja w ogóle, że możemy się tak rzeczywiście sami zastanowić i wracać do tego wszystkiego, co nam powiedzieli, czyli możemy sobie to poukładać w głowie, fajne. Tu duży plus do tego questa za to. To mi bardzo wydłuży odcinek, co nie? Trudno. Już wiem, kto jest winny. Okej. 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 Aha, i na przebieg kolejnego zadania. Rupert. Z punktami doświadczenia oczywiście. Level upik oczywiście wchodzi. Zwój czerwonego smoka, no dobra. A co to jest w ogóle fajne? Szansa na ogłuszenie plus 50% szans na 8 tur, okej, okay. Czyli teraz coś do walki. A i tutaj coś mamy, pamiątkowy szton, to z poprzedniego pewnie jest. Dobra. Dobra. Nie wiem, czy coś więcej weszło. Wydaje mi się, że z głównych questów to będą tylko te dwa. Tu nic nowego. Tu dalej nie kojarzę, żeby były jakieś NPC-ty. Dobra, zejdziemy sobie teraz w dół. I moi drodzy, pierwsza opcja, którą wczoraj znalazłem przypadkowo, to tajemnicza mgła. Ona sprawia, że my musimy szukać jakichś zębatek i przynosić je, i to jest tyle, co nie? Obstawiam, że nagroda będzie na koniec eventu całego. I daily się to robi, więc miejcie to na uwadze. Bo myślę, że tutaj prościzna, co nie? Jeśli wam się nie wyświetlają zębatki od razu, to po prostu sobie odświeżcie F5. Tyle. Bo na początku w pierwszy dzień było coś takiego, że one się nie pojawiały w ogóle. I dopóki nie kliknęło się F5, co nie? Ja myślałem, że wiecie, że trzeba czekać na respa tych zębatek i wszyscy czekali w sumie jak debile. I ktoś w końcu na czacie napisał, że trzeba kliknąć F5 i działa rzeczywiście. Tutaj nie ma questów. No powiem wam, że chyba się wypstrykaliśmy z questików na dziś. Zerknijmy jeszcze tutaj. Też nic. No to do głównej sali. Zakładam, że kontynuacja tego głównego wątku będzie miała miejsce pewnie u pani kapitan ponownie. Dobra. I ostatnie pomieszczonko do sprawdzenia. Ale myślę, że już nic tutaj szalonego nie będzie. Dokładnie. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Taki trochę dłuższy chyba będzie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo mnie tego tylko więcej. Wbijajcie też na mojego Discorda kanałowego, link macie w opisie. Do zobaczyska. Cześć. Moi drodzy, witam. Wstawka numer 2. Bo okazuje się, że jakby no temat na forum jest troszkę porzucony, więc jak coś odnajduję, to robię wam kolejne wstawki. To jest kolejna wstawka do tego odcineczka dzisiejszego. Tutaj w pokoju pierwszej klasy, pierwszy po prawej, mamy, słuchajcie, też mini questika i to takiego z expem. Bardzo prosty, więc na luzie. Dobra. Czwarta opcja dialogowa otwiera nam możliwość wzięcia tego questa. I jest to naprawdę prosty questik, słuchajcie. Musimy podejść w jedno miejsce do kasyna, do Alvara Vonicura. Następnie wrócić do tej babeczki i mamy nagrodę. No to powiem wam, że szczególnie na wyższym... Okej. Na wyższym poziomie szczególnie, gdzie troszkę się expa zbiera, to myślę, że to jest bardzo fajna opcja, więc... no bo popatrzcie, jak szybko idzie. Dererem. Alvar Vonicur, sprzedajemy go oczywiście. I proszę bardzo. I mamy questa zrobionego, moi drodzy. To tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało.
mowa też o tym, co było przed tymi wstawkami. Jak tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!